więc wszystkie regiony, podnieście ręce do góry, pokażcie się widzom. Ale jeszcze dwie niezwykle ważne osoby. Wszyscy jesteśmy ważni, ale to w ich głowach ten szalony pomysł zrodził się kilka lat temu, by tutaj we Wrocławiu na początku czerwca zbierały się tysiące ludzi po to, żeby dobrze zjeść. A kto wie lepiej od nich, jak dobrze zjeść? Panie i panowie, gospodarze Europy na widelcu, twarze i nazwiska tego wielkiego święta, największego święta kulinarnego w Polsce, przywitajcie dużymi brawami Piotr Bikont i Robert Makłowi. Są z nami Robert Makłowicz i Piotr Bikont, uśmiechnięci, ogoleni, ostrzyżeni, gotowi na kilkanaście godzin dobrego jedzenia. Witaj, Robercie, witamy was. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. To cudowne, piękna pogoda, wspaniali szefowie kuchni i mnóstwo ludzi chcących spróbować, jak też dzisiaj gotowali, wczoraj i dzisiaj. Co w tym roku zjemy, Piotrze? Muszę posłużyć się ściągą, bo nie jestem w stanie zapamiętać tylu niesamowitych dań. Proszę państwa, w jadłospisie mamy tak. Z Andaluzji zupa gazpacho andaluz, chłodnik surowych warzyw oraz pikantne klopsiki w sosie pomidorowym. Z regionu Alentejo, dobrze wymawiam? Alentejo. Ojej, portugalski jest trudny. Alentejo. Uczymy się wszyscy, jak to się wymawia. Będziemy mieli potrawkę z wieprzowych nóżek w sosie z zieloną kolendrą oraz wieprzowinę smażoną z małżami. Z Brandenburgii, bo lecimy alfabetycznie. Pieczeń wieprzowa z kiszoną kapustą i ziemniakami oraz makowy deser a la pudding z sosem owocowym. Dolny Śląsk reprezentuje bukiet warzyw ze szparagami oraz pieczona szynka na musie owocowym. Morawy! Zupa piwna, piwni polewka oraz marynowany ser hermelin z sosem tatarskim. Z Peloponezu mamy zupę z soczewicy z czarnymi oliwkami oraz pilaw z krewetkami. Z Prowansji ratatouille i charlotte. Co się za tym kryje, sami się państwo przekonają, jak nie wiedzą. Region przydnieprowski. Tutaj bogactwo wielkie, aż cztery potrawy. Chłodnik z maślanki, ogórka i zieleniny. Pierożki z ciasta drożdżowego ze śmietaną. Naleśniki pszenno-gryczane ze śmietaną oraz kotleciki z białego sera zalane słodkim sosem śmietankowym. Skania to na północy sałatka śledziowa z burakami oraz siedbular, kulki mięsne z żurawiną. Ze Spiszu pierogi z brędzą kraszone z kwarkami, czyli brynzowe pirochy. Dobra? Dobra. I zupa fasolowa z wędzoną golonką. Sycylia, arancini, kulki ryżowe nadziewane mozzarellą oraz potrawka z bakłażanów, caponata siciliana. Ze Szkocji, toad in the hole. Dosłownie tłumaczone znaczy to żaby w dziurach, ale są to kiełbaski zapiekane w cieście oraz pudding z chleba i masła. Z Transylwanii mamy naleśniki z wieprzowiną oraz balmos, dobrze mówię? Polenta, ser i to wszystko zapieczone razem. Z Tyrolu Brühe mit Leberknödel. Rosół z knedlem wolnianym. Fantastycznie. Oraz kluski z czerwonych buraków podawane z sosem. Nazywają się Rote Rüben Knödel. Żmudź ze Żmudzi,
chłodnik na bazie jogurtu z botwinką, z czarnym chlebem i białym serem oraz ziemniaczek. Ziemniaczek jest to deser z miodem, makiem i bakaliami. I wreszcie żupania krapińsko-zagorska. I o ile, proszę Państwa, wszystkie pozostałe dania dotychczas gotują wrocławscy kucharze, to tutaj mamy gości sprowadzonych przez wspólnotę turystyczną chorwacką. I oni przyrządzili nam na dzisiaj pieczeń wieprzową z suszonymi śliwkami i śliwowicą. Pecze nas stubica oraz zlewanka. Zlewanka to nie jest zupa, to jest ciasto z mąki kukurydzianej z białym serem. Proszę Państwa, jeszcze dzisiaj w programie między innymi oprócz wspólnego jedzenia, tam są kasy, proszę pójść po specjalne takie kuponiki, żeby skosztować tych wszystkich. Właśnie Paweł może trzeba wytłumaczyć dokładnie, gdzie się kupuje te kuponiki i za ile i jak to się dzieje. Groszowa sprawa jest, proszę Państwa, te biało-pomarańczowe budki, tam proszę podejść. Kolejka jest niewielka, jest sporo okienek, więc naprawdę każdy zdąży w ciągu kilkudziesięciu sekund kupić sobie za parę złotych taki mały poczęstunek. No można w ten sposób skosztować wszystkich kuchni dzisiejszej Europy na widelcu, ale w ciągu dnia, proszę Państwa, turniej nalewek jeszcze przed nami, turniej destylatów owocowych, turniej win domowej roboty, ponadto pojedynki kucharzy, Robert Makłowicz, Piotr Pikont na scenie, konkursy, niespodzianki, zabawa, koncerty, gwiazd z całej Europy. Jeden kupony w rękę, sztuczce w dłoń i do boju. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, Maciek przygotuje piosenkę, mamy taki zwyczaj każdego roku, że Europę na widelcu rozpoczynamy wspólnym podrzuceniem czapek i wszystkiego, co macie na głowach albo w dłoniach. Można też fartuchy podrzucać, panie mogą spódnice podrzucić. Uwaga, kto z Państwa ma kapelusze, kto ma czapki, kto ma jakieś koszulki, okulary, wyciągnijcie aparaty, zróbcie temu wszystkiemu zdjęcie. Robert, cofnij się, Piotrze. Można porzucić Makłowicza i Pikonta. Najsmaczniejsze regiony Europy dzisiaj na Europie na widelcu. Panie i panowie, kucharze są z nami, szefowie kuchni są z nami. Przygotujcie się na wielką prezentację najważniejszych osób w ten weekend we Wrocławiu! Ladies and gentlemen, Europa na widelcu 2014. Największe show kulinarne w Polsce, Europa na widelcu, wymyślona i prowadzona przez Roberta Makłowicza i Piotra Pikonta. Robert Makłowicz i Piotr Pikont teraz jeszcze przed kamerami telewizji Wrocław w specjalnym wydaniu programu na antenie Telewizji Polskiej Regionalnej na Dolnym Śląsku, ale gdzieś za chwilę staną na samym końcu tej pięknej parady i na samym końcu przywitają ich wszystkich, tych najważniejszych, bo to w końcu jest ich święto. To święto Wrocławia i Dolnego Ślązaku, ale dla nas najważniejsi są oni. Jeszcze dzisiaj koncert słowackiego zespołu Drużyna. Jeszcze Robert Makłowicz i Piotr Pikont przejdą się po jarmarku i po targach książki, bo mogą Państwo kupić fajne produkty dzisiaj na Europie na widelcu. To tutaj w tych domkach, w tych budkach, na tych straganikach, tam są też książki kulinarne. Kto interesuje się i lubi poczytać, a później z tego pogotować, naprawdę jest w czym wybierać. Będziemy mieli bilety na Romantic Festival. Będziemy też mieli, proszę Państwa, gwiazdę wieczoru. Gwiazdą wieczoru dzisiaj, aj pięknie, zachodzące słońce i Stanisław Sojka. Dziś wieczorem we Wrocławiu o 19.30 grał będzie Wrocław Big Band. Największy zespół muzyków z Wrocławia. 30-osobowa orkiestra, która akompaniować będzie Stanisławowi Sojce dzisiaj po 19.30. Przyjdźcie też wieczorem na zachód słońca nad wrocławskim rynkiem. Wielki muzyczny start wakacji na Stadionie Wrocław. Wystąpią polskie i światowe gwiazdy. Mega popularny James Arthur, którego znacie z hitu Impossible. Magiczna Sylwia Grzeszczak.
przystojny James Blunt oraz zawsze na czasie Alfa Phil. Przyjdź i baw się z nami w niedzielę 22 czerwca od 18 do północy. Bilety na event.pl, eglet.pl i w Empikach. Okay.